wszystkich nauczycieli, każdego laureata. Bardzo ładnie. Zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do jubileuszowej 10. edycji konkursu Talent i Praca. Teraz przed jurorami trudne wyzwanie. Trzeba wybrać najlepszych z najlepszych. Która ze szkół pochwali się najlepszymi maturzystami w tym roku? Przekonamy się już wkrótce. Konkurs Talent i Praca ma już długą 10-letnią historię. Najlepsi maturzyści otrzymują co roku niebagatelną nagrodę w wysokości 2000 zł w każdej z kategorii. Wszyscy ci laureaci kończą wyższe studia, robią kariery. Prawda, są inżynierami, architektami, biologami, no więc wiemy o tym, że tak to się kończy ich kariera, że robią jednak, wybijają się i to można powiedzieć, że ta idea, ażeby, że człowiek jest kowalem swojego losu, że powinien dbać o to, by być kimś więcej niż jest, to jest taki bodziec, który powinien właśnie pomagać tym maturzystom w rozwijaniu. Po to są te nagrody, żeby był to taki dodatkowy bodziec dla rozwijania jego pasji. Bo to dopiero daje sukces. W tym roku najwięcej zgłoszeń do konkursu napłynęło w kategoriach humanistycznych, najmniej w matematycznych. W tym roku z humanistyki 7 kandydatów startuje do głównej nagrody, z języków obcych i biologii po 6. Z osiągnięć artystycznych 5 zgłoszeń, czyli 5 kandydatów, i z matematyczno-fizycznych kierunków 3 kandydatów. W sumie 27. Zgodnie z tradycją wręczenie nagród w konkursie Talent i Praca odbędzie się podczas rozpoczęcia roku szkolnego w szkole, której absolwenci uzyskali najwięcej nagród. W tym roku przygotowano także dodatkową nagrodę, otrzymają szczególnie wybitny nauczyciel. Szkoły dwie konkurują, dlatego że tu jest największa ilość laureatów, w jedynce i w dwójce. I to są już imienne zgłoszenia z każdego, przy każdym laureacie z poprzednich lat figurują jego nauczyciele. Jurorzy muszą się temu dokładnie przyjrzeć, po prostu liczyć. Liczyć i dokonać wyboru tego najlepszego z obu szkół i z wszystkich dziedzin. O zwycięzcach konkursu Talent i Praca poinformujemy na portalu jaw.pl.